Siemka, tutaj Ziuta, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Argentyna się nazywa dzień. O, to może być ciekawe. Jak tam Noemy? Pochwalicie się, czy mam sprawdzać? Szefie, skądże szefie, wszystko w porządku. Dobrze, że to powiedziałeś, McNab. W takim razie sprawdźmy. Noema wykonana, Kelly, bardzo dobrze, długopisy w dłoni, notujecie. Burmistrz szturuje mi dupsko o wpływy z mandatów. Opijacie się. Przynieście mi po 10 mandatów za parkowanie. I macie patrolować. Przez to, że stoicie w miejscu, jest tyle wykroczeń. To tyle. Jakieś pytania? Nie. Doskonale. Modliliście się już dzisiaj? Ja nie, sir. Dlaczego nie zmówiłaś dziś pacierza? Jestem ateistką, sir. Też kiedyś byłem, a potem poszedłem na wojnę. Tak jest, sir. I ty teraz też jesteś na wojnie. Tak jest, sir. Więc módl się, żeby się dotrwała do końca. Tak jest, sir. McNab, słyszeliście? Dziś znowu łażą. Kto? Tajni z wewnętrznego, lepiej nie brać w łapę, a tak w ogóle może bardzo lśniące buty, Kelly. Dziękuję, a czemu krzyczysz? Nie udawaj, ktoś wysmarował mi pastą do butów. I tak prowadzisz to swoje małe śledztwo? Nie spodziewaj się awansu. Nie udawaj, ktoś wysmarował mi pastą do butu. Krausen, potrzebuję kilku pomysłów na szybką kasę. Łapówki, narkotyki, prostytucja. Serio? Serio, mogę dać ci zlecenie od ręki. Ja chciałbym szybko zrzucić parę kilo. Spróbuj her... Ojej. Bulimi, AIDS. Kelly, weź mnie na... weź za mnie zmianę w przyszłym tygodniu. Nie. Chcę się stąd wyrwać, zostać aktorem. Mam szansę, Kelly. A, w takim razie nie. Szefie, mogę wyjść dzisiaj wcześniej? Lepiej, żebyś miał udar i nie wiedział, co mówisz. Co? Nie zrozumiałem. Ale to dlatego, że się zamotałem i tak zaakcentowałem. Nieważne, nie mówmy o tym. To co, Kelly, nabiegasz? No, odszlifuję formy. Patruj dokładnie Ewie. No i normę mandatową masz konkretną. Jednak nabiegam się. Dobra, spadajcie już, bo nie wyrobicie się ze swoimi zadaniami. Jasne, na razie. Na służbie... no i mamy trochę czasu. Czyli tak. Popołudniowy patrol i te dowody. No to dowodziki akurat rzecz prozaiczna. O, a tutaj co? Dzień dobry, mogę zająć chwilę? Proszę. Moja siostra ma problem, którym należy się zająć. Wyszła za mąż za tego nieudacznika Maxa. Nie dość, że Irlandczyk, to jeszcze Pius. Wiele mogłem mu wybaczyć. Moja siostra jest jednak nietykalna, rozumie pan? Dlaczego sam się tym nie zajmiesz? Lisa by mi nie wybaczyła. Louis też doradzał, żebym poprosił kogoś z zewnątrz. Ktoś z zewnątrz, czyli ja. Dam stówę. Wpadnie z nim pogadać? A, wpadnę. Lizy ma przy tym nie być, po drugiej wychodzi dziś z domu. Najlepiej załatwić to pod jej nieobecność. Aha, a gdzie? 613, mieszkanie 3. Okej. Okay. To już jest konkrecik. Dobra, tutaj kończymy nasz patrol tej części ulicy. Chodźmy na pizzę. Tak, poproszę. Zadyszkę, świetnie. 20 minut i jeszcze skoczymy na obiad po drodze. O, widzę, że się troszeczkę mandacików sypnie. Tutaj też. Jasne, a możemy nawet odholować, co mi tam. Ktoś inny się postawi. Parkowanie. Rozwiązanie? Nie chcę. Tajniakiem jesteś pewnie, jak zwykle. Oj, jeszcze tu. Strasznie sypnęło. Na 20 minut poszedłem zjeść. I już tyle mandatów muszę wlepić. Masakra. Nie no, ja się cieszę tak szczerze. Nie mogę narzekać. Jakby to mi bardzo pomaga, że ja sobie po prostu przechodzę i samochód za samochodem
do mandatu się nadaje. O, ty już jedziesz, no to trudno. O, tutaj poproszę mandacik. Nie znajdziemy rozwiązania, nie. Zdecydowanie nie. To już załatwione? Załatwione, jasne. Czyli chodźmy tutaj, jak na granie, zgodnie z obietnicą, ostre jak żyleta. Ale nie wiem, czy chciałem to zobaczyć. Aż tak źle? Pokazuj. Widziałem, wszędzie swastyki. To powojenne nagranie, co do tego nie ma wątpliwości. Proszę zatrzymać i dać zbliżenie na tę postać. Za 30 lat młodszy, ale to kran, Kadamski miał rację. To wystarczy, świetnie się spisałeś, zabieram taśmę, później się rozliczymy, ale... Levi? Co pan tu robi? Świetna robota, oficerze, a teraz proszę mi ją oddać. Śledziłeś mnie. Zdajesz sobie sprawę, jak ważny jest to dowód. Taśma to brakujące ogniwo w całym dochodzeniu. Powiedzmy, że ją oddam. Co dalej z krankiem? Dla takich osób jest specjalne miejsce w piekle. Rozumiem i nie chcę go usprawiedliwiać, ale gość ma pod 90, nie przeżyje nawet aresztowania. Zganiamy go o 4 spod apteki, bądź wcześniej będziesz ubezpieczał całą akcję. W co ja się wpakowałem? No dobra, czyli nasz krank jest na ziolem, no to jakby... Smutno trochę będzie bez niego. Jestem ciekaw, czy dadzą... O, panie postępkowy, wypatrywałam pana. Coś się stało? Jacyś ludzie wypytywali mnie wczoraj o kranka, straszyli mnie... Strasznie mnie wystraszyli. Wie pan, kim byli? Niestety tak, nie mam dobrych wieści. Chodzi o to, co robił będąc wojskowym, prawda? Tak, Noemo. Ale mają jakieś dowody, coś mu grozi? Oficerze, błagam, niech mi pan powie. Tak bardzo go kocham, nie mogę go teraz stracić. Powiem. Wywiad ma zamiar porywać go dziś z apteki o 4. O mój Boże, co teraz? Muszę go ostrzec. Noemo, odradzam, to profesjonaliści. Grozi ci niebezpieczeństwo, jeśli tego nie zostawisz. Słabo, mi nie wiem, co robić. Wejdź do środka, uspokój się. Najlepiej zamknij lokal. Nie możesz obsługiwać w takim stanie. Dobrze, wszystko będzie dobrze. Ja mam wyzwanie na Ewie, musisz sobie poradzić. No niestety. Tak to jest. Tu dawałem mandacik? Dawałem mandacik. O, a ty co chcesz ode mnie? Ma pan... No, chwilę mam. Sprawa. Dwóch bambusów niedaleko stąd robią nam konkurencję. Podaj mi interwencję. Zaraz z nimi pogadam. Super, odwdzięczymy się. 611, tak? Jeszcze dwa mandaciki za parkowanie. No to przejdźmy się, może coś jeszcze zobaczymy. Co jest? Telefon do ciebie w budce. Nie robisz mi łaski, nie jestem twoim... Okej. Jakiś agresywny strasznie. Tu Kelly, kto mówi? Kelly, przyjaciel! Igor! Tak, to ja. Pamiętasz mnie? No jasne, co tam u ciebie? Bardzo хорошо! Właśnie mnie wypuścili. Dzwonię od brata, pracuję w centrali telefonicznej. Jak to wypuścili? Normalna, jak już przyleciałem, byłem na rozmowach, ale to tylko parę dni. Rozumiem, mi wszystko ok? Prezenty się podobały? Zginęły na lotnisku, szkoda. Może coś ci przysłać? Musi być dobry moment. Zadzwonię jeszcze kiedyś i podam ci adres. Odtwarzacz VHS i kasetę Rambo. To o Wietnamie. Wiem, fajny, byłem w Wietnamie. A kto nie był? No dobra, muszę kończyć. Trzymaj się, Kelly. Cześć, Igor. Ta, zaginęły. Igor to jest taka humorystyczna postać, naprawdę. Strasznie spoko człowiek. Wrzućmy tutaj jeszcze mandacik. Jak to właściciel idzie się upiecze? Ja bym i tak wrzucił mandacik. Wrzućmy tutaj. 4, 2, 1. No i ma wyrobiona. Jasne. Jasne, jasne. Ja chcę podwójną. Podwójną Noemę mandat. O, pojechał sobie. O, co tu się dzieje?
Czego tu szukacie? A co, nie wolno odstać? Liczę do trzech i wzywam radiowóz. Jeden. Dobra, dobra, po co od razu radiowóz? Dwa. Liczmy dalej. Trzy. Dobra, zwijamy się. Tak myślałem. Gang plus 10. Bardzo mi się to podoba. Ponieważ zamierzam troszeczkę z gangiem się dogadać. Pani odpuścimy, skoro nie ma pieniędzy. To niech będzie. 20 i po sprawie. Nie. Nie. Jakby chociaż 50. Nie no, 50 to jakby dużo. Oni nie dają nam 50, a szkoda. 50 to by było nawet warte ryzyka. Ja chyba wziąłem 2 razy łapówkę w tej grze i dostałem za to karę. Więc 613, mieszkanie 3. To jeszcze chwilę mamy do tego czasu, bo to po drugiej. Nie, to mamy jeszcze bardzo dużo czasu. To mi się pomyliło. W ogóle odholujmy to auto. Może ktoś inny sobie zaparkuje. 421, zgłoszenie o potrąceniu pieszego. 607, o! Karetka zabrała potrąconego do szpitala, na miejscu pozostali świadkowie. Zbierz zeznania. Jeśli uda się znaleźć wóz, to go zaraportuj. No proste. A jaki to wóz? Dobra. Jakby... Nie wyhaczyłem. O, to tu? Tak? To ty? To ty. Papieros? Tak, wiem. Co? Była pani świadkiem wypadku? Tak, kupowałem płaszcz w Bersace. I nagle malachitowy samochód wjechał na chodnik i potrącił pieszego. Malachitowy? Dostawczy? Nie, to kolor auta. Co to za kolor? co działo się dalej? Potrącił przechodnia, a później szybko odjechał. Wie pani, jak wyglądał kierowca? Nie widziałam, taki śmieszny gość. A marka wozu? Malachitowy, może wpadający w oliwki. A marka? Cadillac, może PX Spacer? Nie mam pojęcia. Dlaczego pan na mnie naskakuje? To nowe pytanie, dziękuję. Czyli nie wiem nic, może ten gość coś widział. Widziałeś coś, jak wyglądał kierowca? Tak, stałem tu niedaleko, koleś w garniaku. Kojarzę go, nie mieszka tu, ale często bywa w okolicy. Nieźle stuknął przychodnia. Aż reflektor w aucie poszedł. Jakieś szczegóły, znasz markę wozu? Ta, zielony Grand Turbino. Tablic nie pamiętam. W porządku, coś więcej wiesz o tym gościu? Koleś przy kasie. Pewnie urzęda z okolicy, ale więcej nie wiem. To musi mi wystarczyć, dzięki za pomoc. Czyli będziemy musieli raportować wóz. Okej. Odholujmy auto. Wiecie co? Zbiera mi się na kichanie i to mi się trochę nie podoba. Chyba troszeczkę się uspokoiło, ale nie chcę. Radio odbiorniki tutaj? Coś mi tak... Nie wiem, po prostu jakoś mi się zebrało na kichanie. Trudno. Jeszcze ten wóz. Będzie mandacik. Jeszcze 2 mandaty. Dogadamy się? Nie. Nach. Jeszcze tu. Nie. Wystaw jeszcze. Pani władzo, nie mam. Odpuść. Przepraszam bardzo. To nie moja wina. Jeszcze jeden tutaj mandacik i mamy podwójną normę. Ojej. No dobra, odpuść. Zielony Grand Turbino. Muszę patrzeć na zielone auta, bo nie mam pojęcia, jak wygląda ten Grand Turbino.
I zaraz do tego Drake'a będziemy szli. Tylko może sprawdźmy tę część ulicy. O! Grand Turbino. Ale to... Czemu nie mogę zgłosić auta? Czemu? Nie wiem czemu, nie mam pojęcia czemu. No dobrze. Chodźmy do tego Drake'a 613, mieszkanie, które? 3. Jeszcze dla pewności weźmy jeden mandacik. O, tutaj jest gościu, który wygląda na sekciarza, co mi się nie podoba. Już mieliśmy problem z tego typu organizacjami. Mieszkanie 3. Drake, tak. Kto tam? Listonosz. Przesyłka dla pana Maxa Drake'a, właśnie. Uwierz, że jesteś listonoszem. Pokaż nakaz, jak chcesz wejść. Daj spokój, chcę pogadać. To przynieś nakaz, bez nakazu nie gadamy. Jeszcze raz. A. Solidne drzwi. Widać, Max jest przygotowany na wizyty. Skąd tu wytrzasnąć łom? Wołał mnie pan? Że co? No potrzebuje pan przecież łomu, a ja jestem wędrownym sprzedawcą łomu. Kieszonkowe, podręczne w rozmiarach XXX i XXL. Co on gada? Chyba dawaj ten łom XXL. A kasa? Zaraz pójdziesz siedzieć. Dobra, już dobra. Łom znajdziesz w warsztacie. Muszę chyba iść na odwyk. Dobra, łom w warsztacie. A, faktycznie jest. Oby się nie złamał. Dobra, teraz idziemy do ciebie, kolego. Muszę zadzwonić pod inny adres. Ojej, Wierzbowski. Polak może. Dobra, z tym łomem powinno się udać. Wyważam drzwi, Max. Boom! Kto cię nasłał? Chciałem porozmawiać po przyjacielsku. Rozmawiajmy, czego chcesz? Pieniędzy? Nie stać cię. Czas mu dać nauczkę. Starczy mu, już i tak żona go nie pozna. Pilnuj się, Max, nie chcę kolejnej wizyty. Ty pewnie też nie, prawda? Zgłoszę to, policja się tobą zajmie. Od razu tak pochopne kroki. Program ochrony świadków nie jest dla takich jak ty. Sprawuj się dobrze. Jak poszło? Mojej siostry przy tym nie było. Oczywiście załatwiliśmy to sami. Max dostał nauczkę. Dziękuję. Dziękuję. Stówka, spoko. Dobra. W takim razie... Kradziesz u jubileja? Ja teraz nie mogę. O, przyszedł do mnie, jak miło. Potrzebuję radiowóz po aresztanta. No i super. Teraz na prawo idziemy. I pod apteką Kranka mamy ubezpieczać akcję. No i rozglądamy się za zielonym samochodem, takim jak na przykład ten. Tylko, że z niewiadomych przyczyn nie mogę go zaraportować, zgłosić, czy jakkolwiek tego by nie nazwać. I chodźmy pod aptekę Kranka od razu. Jesteśmy tutaj, świetnie. Okej, to nie jest dobry moment, ale jestem tu. I co teraz? To Norma? Co ona kombinuje? To Kranek, oni uciekają. O kurde.
Co się dzieje? Zaraz zaczynamy. Właśnie widziałem Hermana Kranka. Nie ma go w środku. Widziałem, jak uciekał. Cholera, sprawdźcie aptekę. Czemu ludność minus? No i... na chwilę szczerości nie można. Dobra, to w sumie będzie się zbliżał koniec zmiany. Jeszcze mamy godzinkę. No, ale martwi mnie tego, że nigdzie nie ma auta. Martwi mnie to, że nigdzie nie ma auta. Holloway, niedobrze. Jack, po uszy w gównie. Kelly, znowu ty. Tak to ja się żancie. W mediach rozpętała się przed chwilą gównoburza. Powiedz mi, że nie masz z tym nic wspólnego. Ale z czym? Podobno w twoim rewirze mieszkał jakiś stary naziol. Jest news o tym trąbi, już tu jadą. Możesz w mordę. Tak się żancie? Właśnie pokazali twoją mordę w TV. O co tu chodzi? Sierżancie, nie mam z tym nic wspólnego. Nikt mnie nie filmował. Przestań łżeć, przecież widzę cię na ekranie. Masz milczeć jak kamień. Stary naziel uciekł, my nic o tym nie wiedzieliśmy. Koniec tematu. Mieszkał pod naszym nosem. Byłaby wielka afera, zrozumiano? Zaparkowali pod moonwalk, nie każ im czekać. Przyjąłem, bez odbioru. Udzielić wywiadu jeszcze musimy, okej? Okay. No, Kelly! No, Kelly się musiał zablokować, no jasne. Ale to tak chyba na amen? Okej? Okay. No nie no, Kelly, odblokuj się, muszę wywiadu udzielić! Ale ta gra jest, czasami się buguje. Czasami się buguje i wkurza. No ale dobra, idziemy i jest. Detektywie, możemy porozmawiać? Oczywiście, byle szybko, zaraz my się już znamy, prawda? Stefan, wchodzimy na wizję za 3, 2, 1. Jest News, jesteśmy live, nazywam się Kayla Hubbard. A to detektyw Jack Kelly odpowie nam na kilka pytań w związku z sensacyjnymi doniesieniami rodem z II wojny światowej. Live? Tylko będzie pewnie już to oglądają. Detektywie Kelly. W zasadzie to postępkowy Kelly. Anonimowy informator doniósł nam o zakończonej właśnie akcji przeciwko groźnemu naziście Hermanowi Krankowi. Czy jest pan odpowiedzialny za wymknięcie się oprawcy z rąk sprawiedliwości? Niestety nasz wydział poniósł porażkę w tej sprawie. Kelly, tu Holloway. Jak matkę kocham, już po tobie. Ale musi pani też wiedzieć, jak mało brakowało. Akcja była skrupulatnie planowana od miesięcy. Niesamowite zaangażowanie wielu oficerów. Brzmi imponująco. Wspomnij też o mnie, wspomnij o mnie. Głównym motorem napędowym był sierżant Holloway, nieustraszony pogromca bandytów. Kelly, już ci wypisuję awans. No cóż, szkoda, że się nie udało, ale to na pewno nie koniec tej historii. Dziękujemy za poświęcony nam czas. Mówiła dla państwa Kayla Hubbard, BS News. Stefan, pakuj się, idziemy do tego Holloway'a. Okej. Okay. Czyli nasz były pracodawca jest zadowolony z nas. Bardzo mi się to podoba. Czyli zrobiłem wszystko, co potrzebuję, znaczy co mogłem. Tak? Nie było nic jeszcze innego. Chyba nie. Dobra, czyli mamy koniec, taki koniec, fajny, bardzo fajny koniec. Ludzie się też pobugowali, też, żeby było śmieszniej. Dobra, plus 90, plus 3 do policji, plus 10 do mafii i plus 10 do gangu. Dzisiaj generalnie bardzo na plus. Plus 5 do policji, podwójna norma mandatowa, cudownie. No nie znalazłem, a nie mogłem go zraportować. To jest najgorsze. To nie było z mojej winy. No i nie wykonałem wszystkich zadań, więc troszeczkę mi po pensji poszło. No ale cóż, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, a my widzimy się w następnym. Cześć!